Jest sobota, 14 stycznia. W życiu doświadczamy wielu spotkań. Mają one miejsce każdego dnia. Wiele z nich było nieoczekiwanych, wielu z nich nie pamiętamy. Są jednak i takie, które pozostają na długo albo na zawsze w naszej pamięci, gdyż zmieniły coś w naszym życiu. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Słyszeliśmy przed chwilą, że Jezus jest uważny na codzienność człowieka. Zauważa to, co człowiek robi, słucha tego, co się dzieje w jego sercu. Jest obecny w tej codzienności, bez względu na to, czy panuje w niej logika i porządek, czy zdarza się niedoskonałość, błędy, nieuporządkowanie. Nie narzuca obecności, ale jest. W Twojej codzienności też. Thank you.
Zauważenie Jezusa w codzienności nie zawsze może być takie oczywiste. Bywa, że wielość spraw zaciemnia nam widok. To mogą być sprawy, które wprowadzają nieporządek w nasze życie. Powodują, że w jakiś sposób jesteśmy zagubieni, błądzący. Co w Twoim życiu najczęściej najbardziej osłabia uważność na Jezusa i utrudnia Ci słuchanie Go? Jaka by nie była Twoja codzienność, Jezus w niej jest. Także do Ciebie mówi dzisiaj: pójdź za mną, oswajaj mnie, bądźmy razem. Ty ze mną, a ja z Tobą. Mając na uwadze najbliższe 24 godziny, pomyśl, jak możesz odpowiedzieć Jezusowi. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Niech przez chwilę jeszcze trwa Twoja uważność na to, jak teraz, w czasie tej modlitwy, jesteście razem. Ty i Jezus.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.